na Magazyn Miejski. Zapraszam w poniedziałek, 8 maja. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto szczegóły wydania. Uczyli się jeździć w poślizgu. Trwają remonty ważnych ulic. Kilkunastu szczęśliwców wzięło udział w praktycznych warsztatach z techniki jazdy samochodem osobowym, które odbyły się w siedzibie PZMOT. Mieszkańcy mieli okazję poćwiczyć sytuacje poślizgowe na tak zwanych trolejach, co jak się okazało nie jest taką prostą sprawą. Wszystko na szczęście odbyło się pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy tłumaczyli, jak kierować autem w momencie poślizgu. Były też zajęcia i ćwiczenia z policjantami, spotkania z diagnostą i ratownikiem medycznym. Organizatorem akcji była Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe, PZMOT Inowrocław oraz WORD Oddział Terenowy Inowrocław. To już była druga edycja tego typu przedsięwzięcia. Pierwsza była jesienią, teraz na wiosnę postanowiliśmy zaprosić mieszkańców powiatu naszego tutaj na tego typu inicjatywę. Tym razem pojazd był wyposażony w troleje, czyli w specjalne koła, na których można ćwiczyć sytuacje poślizgowe. Cel był też taki, aby mieszkańcy mieli możliwość doszkalania się w jeździe i przede wszystkim też mieli możliwość kontaktu z policjantami, z diagnostą, również z ratownikiem medycznym, aby przejść tego typu szkolenie i skorzystać z informacji, które przekazaliśmy podczas tego spotkania. W związku z budową obwodnicy zaczęły się roboty na ulicach Krajowych, Staszica oraz Dworcowej. Najpierw przeprowadzono remont ulicy Toruńskiej, która od ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą Pileckiego doczekała się nowej nawierzchni. Pod koniec kwietnia ekipy drogowców pojawiły się na ulicy Staszica. Obecnie w tym miejscu trwają zaawansowane prace przy użyciu ciężkiego sprzętu. Inwestycja prowadzona jest połówkowo na każdej z jezdni, tak aby jak najmniej utrudniać życie kierowcom. Całkowicie zostaną wymienione górne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Po zakończeniu remontu ulicy Staszica ekipy pojawią się na ulicy Dworcowej. Ma to nastąpić w połowie maja. Remont odbędzie się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z Aleją Okrężną. To bardzo poważne inwestycje, dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość, uspokaja ratusz. Trzy duże arterie, jedne z najważniejszych ulic w Inowrocławiu, Toruńska, ulica Staszica i ulica Dworcowa. Długi, poważny remont. Możemy bardzo przeprosić mieszkańców Inowrocławia, wszystkich kierowców w szczególności, ale i pieszych, bo to jest uciążliwość dla wszystkich, również dla rowerzystów. Znamy te utrudnienia, wiemy, że one są dokuczliwe, ale oczyma wyobraźni widzimy ten stan, jaki będzie na koniec maja. Pod koniec maja już Toruńska i Staszica powinny być ukończone, prace na Dworcowej powinny trwać, a wkrótce potem będą trzy pięknie zrobione ulice, a wkrótce potem oddana obwodnica, czyli komfort jazdy po Inowrocławiu będzie zupełnie inny. To już wszystkie informacje w Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Witam w kolejnej odsłonie programu Dobrze się czyta. Z tej strony Barbara Kejling oraz Daria Kosmalska. Mam nadzieję, że niedługo już zrobi się ciepło. Kiedy już wreszcie to nastąpi, wtedy wszyscy wyjdą na zewnątrz po to, by cieszyć się słoneczną pogodą. Również dzieci będą bawić się na podwórku. Niestety, czasem bez opieki. A nawet jeżeli jest to plac zabaw tuż za rogiem, może czyhać na nie niebezpieczeństwo. Książka Nie pójdę z nieznajomym Dagmara Geistera przybliża dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym temat bezpieczeństwa w kontaktach z innymi ludźmi. Jest to świetna publikacja zarówno dla rodzica, jak i nauczyciela, która przybliży temat zagrożeń w kontaktach z obcymi ludźmi, ale przede wszystkim nie straszy dzieci. Na przykładzie rezolutnej małej Lu możemy pokazać dziecku, jakimi kryteriami należy się kierować w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Książka ta w prosty sposób i odrobinę z humorem przedstawia argumentację Ludmiły, dlaczego spokojnie czeka przed przedszkolem na swojego brata.
Jest to mądra książka, ponieważ uczy asertywności w kontakcie z obcymi. Super dodatkiem do książki jest lista, którą dziecko może wypełnić razem z rodzicem. Lista ta w sposób rzeczowy określa osoby, z którymi dziecko może iść tak po prostu, bez pytania. Przypomina również, że z nikim innym nie może iść, nawet jeżeli ta osoba zaproponuje jakąś słodycz lub zabawkę. Przestrzeganie tych kilku prostych zasad zawartych w książce pomoże uchronić nasze dzieci przed zagrożeniami. Dlatego uważam, że warto zwrócić uwagę na tę publikację. Prawdopodobnie każdy z nas miał w dzieciństwie swoją ulubioną zabawkę. Czy był to pluszowy miś, czy może lalka, albo jej kosmiczny robot z błyszczącą głową, nie wnika. Dla niektórych był to najlepszy przyjaciel, któremu mówiliśmy o swoich sekretach, tajemnicach, ale też i smutkach. Beata Ostrowicka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, opisała historię jednej intrygującej zabawki kotopsa w książeczce Mój kochany kotopies. Otóż pewnego razu do babci Joli, która z zamiłowaniem szyła pluszaki, przyjechała dziewczynka wraz z bratem. Gdy rodzeństwo bawiło się na strychu, dziewczynka odnajduje zakurzonego pluszaka. I to psa, i to kota. Taki w sumie kotopies. Ponieważ ogon ma zdecydowanie za krótki jak na kota i nie posiada wąsów, ale jego smukły pyszczek oraz zbyt zielone oczy nie pasują zdecydowanie do psa. Dziewczynka od razu polubiła pluszaka i postanowiła zabrać go ze sobą do domu. Wykąpała go i spali na jednej poduszce. Wszystko układałoby się cudownie, gdyby nie pewien fakt, że do dziewczynki przyszły koleżanki. Niestety z niesmakiem skrytykowały pluszaka. Nazwały go brzydactwem i zaleciły wyrzucić na śmietnik. W dzień urodzin dziewczynka schowała maskotkę pod łóżkiem na mięciutkiej poduszeczce, żeby nikt jej nie odnalazł. Jednak z czasem sama o niej zapomniała. Jak potoczą się dalsze losy kotopsa? Czy zostanie odnaleziony? Czy zostanie wyrzucony na śmietnik? Na te pytania odpowiada książeczka Mój kochany kotopies. Pozostając na świeżym powietrzu, mam dla co niektórych powrót do przeszłości. Dzięki książce Gry i zabawy z tamtych lat autorstwa Katarzyny Piątki możemy przenieść się do czasów dziecięcych. Wiele dzieci dzisiaj nie są w stanie sobie wyobrazić, jak można spędzać czas bez komputera czy telefonu. Szybko się nudzą lub nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Katarzyna Piątka zebrała stare pomysły na świetną zabawę. Nie potrzeba tutaj nowych technologii czy w ogóle prądu. Wystarczy dobry nastrój, a o resztę nie trzeba się martwić. W książce wydzielono części opisujące różne rodzaje gier, w tym wyliczanki, zabawy w korowodzie, typowe zabawy zręcznościowe, gry z piłką i zgadywanki na niepogodę. Dorośli, przeglądając tę książkę, mogą się sprawdzić, czy pamiętają jeszcze stare zgadywanki czy gry. Wydanie ma uroczą oprawę graficzną, nawiązującą swoim stylem do ilustracji z książek dziecięcych końca z lat 80. Z dużym prawdopodobieństwem w książce będą zaczytywać się dorośli, a dopiero później dzieci. Warto jednak sięgnąć po tę publikację, po to, aby pokazać dzieciom, jak kiedyś się bawiło, ale również dla siebie samych, po to, aby z sentymentem przypomnieć sobie minione czasy. To rewelacyjna propozycja dla dużych i małych. Pragnę zaprezentować Państwu książkę Wiking Vulgar i porażający turniej talentów Odyna Rudobrodego. W pewnej wiosce wikingów, zwanej Poryczem, nadeszła sroga zima, która sprawiła, że wszyscy są markotni, a dzieci się nudzą. Jednak dźwięk trąb, który wzywa na wielki dwór, wyrywa wszystkich z tej zimowej nostalgii. Otóż król Olaf postanowił zorganizować turniej talentów. Swój udział zapowiada córka króla, księżniczka Freja, rodzice głównego bohatera Vulgara oraz sam Vulgar, który tak naprawdę jeszcze nie wie, czym mógłby zaskoczyć widzów. W kolejnych rozdziałach mamy do czynienia z niewyobrażalną kreatywnością Vulgara. Otóż próbuje wpaść na pomysł, jak mógłby zaskoczyć widzów i w planach ma
włożenie całego ciasteczka owsianego do buzi oraz żonglowanie przedmiotami, którymi raczej nie powinno się żonglować. Jednak na końcu mały wiking wpada na genialny pomysł odstawienia sztuki o mistycznym bohaterze Sevenie. Siebie wciela w rolę główną, swojego przyjaciela mianuje zarówno gnomem, jak i olbrzymem. Pies zostaje smokiem, a w rolę księżniczki wciela się nikt inny jak księżniczka Freja. Do konkursu jest bardzo mało czasu, ale wiking już widzi, jak wymachując mieczem budzi trwogę i strach wśród widzów. Jednak jak to bywa w serii o wikingach, nic nie dzieje się tak, jakby chcieli tego bohaterowie. Zatem co poszło nie tak i czy wszystko miało swoje szczęśliwe zakończenie? Na te pytania odpowiada książeczka Odyna Rudobrodego. To na tyle w dzisiejszym programie. Zapraszamy do wypożyczania książek u nas w bibliotekach.